Niemiecka Agencja Kosmiczna przygotowuje projekt WAMEX, czyli Vales Marineris Explorer. Celem tej misji ma być rozległa sieć kanionów marsjańskich rozciągających się na południe od równika Czerwonej Planety. Oprócz badania szczelin i jaskiń, w ramach WAMEX astronomowie zamierzają również, uwaga, uwaga, monitorować marsjańskie niebo w poszukiwaniu obiektów UAP. Jak powiedział w wywiadzie profesor Hakan Kajal, reprezentujący uniwersytet w Würzburgu, który bierze udział w tym projekcie, niewykluczone, że niezidentyfikowane obiekty, których natury nie znamy i które pojawiają się również na Ziemi, mogą manifestować się także na czerwonej planecie. Czy Niemcy na serio zamierzają szukać UFO na Marsie? Co jeżeli okaże się, że te obiekty tam są, i dlaczego niektórzy astronomowie tak bardzo zmienili narrację? Jeżeli chodzi o dyskusję o UFO, o tym w dzisiejszym odcinku. Ale zanim zaczniemy to tradycyjnie w opisie macie info o adresie kontaktowym. Jeżeli jesteście nowymi subskrybentami albo nie słuchaliście starszych audycji, to zachęcam do zapoznania się z playlistami tematycznymi w tym z playlistą Nowe materiały. Czekam w komentarzach oczywiście na sugestie tematyczne dotyczące przyszłych odcinków. Gdy mowa o Marsie i śladach Obcych cywilizacji na tej planecie na myśl przychodzi nam słynne zdjęcie przedstawiające marsjańską twarz z płaskowyżu Cydonia. Czym była i o czym mówiono, o tym opowiedzieliśmy sobie kiedyś z Markiem Żelkowskim, w odcinku, do którego link znajdziecie pod spodem. Dzisiaj opowiemy sobie o czymś równie, a może bardziej interesującym. Otóż niemieccy naukowcy z tamtejszej Agencji Kosmicznej. Mają bardzo zuchwały plan związany z jedną z najbardziej niezwykłych struktur geologicznych w Układzie Słonecznym, konkretnie z Valles Marineris, Doliną Marinera. Jest to największy kanion w Układzie Słonecznym, długi na około 5000 km, a miejscami głęboki nawet na 10 km ponad. Naukowcy niemieccy planują zbadać go w ramach kompleksowego i ambitnego projektu VAMEX. Przy pomocy dronów i niewielkich robotów zrzucanych z powietrza, wspomaganych przez łazik oraz orbiter, naukowcy chcą zgromadzić jak najwięcej informacji o tej strukturze, jak tylko się da. Ale nas interesuje to, co w ramach misji Wamex ma do powiedzenia profesor Kajal z Uniwersytetu w Wirtzburgu. W rozmowie z portalem Grenz Wissenschaft Aktuell poinformował on, że jednym z wielu obszarów badawczych wspomnianej misji będzie i to brzmi bardzo ciekawie poszukiwanie w atmosferze Marsa szybko poruszających się obiektów w tym ułapów. Profesor Kajal mówi: Mars i Ziemia są bardzo podobne pod wieloma względami od geologii po meteorologię. Jeśli na Ziemi zatem rejestruje się ułapy, mogą być one również na Marsie. Kajal dodaje, że identyfikacja potencjalnych ułapów z Marsa będzie trochę łatwiejsza niż w przypadku tych rejestrowanych na Ziemi. Mniejsza liczba kosmicznych śmieci, brak czynników w postaci samolotów, dronów, czy nawet ptaków ułatwiał będzie po prostu rozpoznanie tych obiektów. Ale czy to, co mówi profesor, oznacza, że Niemcy chcą szukać na Marsie kosmitów? Z takim pytaniem też zwrócono się do. Profesora Kajala, ale nim dowiemy się, jaka była jego odpowiedź, to warto wspomnieć coś jeszcze. Otóż nie jest to pierwszy głos w środowisku naukowym, który mówi, że u Apów należy szukać na Marsie, że trzeba tam szukać śladów pewnych anomalii, które u nas na Ziemi łączone są, no czasami z przybyszami z kosmosu z inną inteligencją. W 2024 roku Podobna deklaracja padła z ust Tima Lumasa i jego kolegów, którzy napisali artykuł na temat hipotezy kryptoziemskiej. Zasugerowano w nim, że jeżeli na Ziemi istniała kiedyś jakaś zaawansowana cywilizacja techniczna, czyli kryptoziemianie, którzy mogli dotrwać do naszych czasów, no to może gdzieś na Marsie znajdują się ślady ich działalności, bowiem Marsa też odwiedzili, eksplorowali, a zdaniem niektórych, może nawet stamtąd. Wcześniej mieliśmy też wśród astronomów nieco odważniejszych do czynienia z taką hipotezą, która mówiła, że gdzieś na powierzchni czerwonej planety, albo księżyca, albo na mniejszym ciele niebieskim w sąsiedztwie naszej planety mogą znajdować się zahibernowane sondy. Często w literaturze popularno-naukowej znane są one jako sondy Bracewella. I taka sonda wyposażona w sztuczną inteligencję mogłaby czekać gdzieś w ukryciu na aktywację i rozpoczęcie kontaktu z człowiekiem albo obserwacji naszej planety. I chociaż lepszą lokalizacją na bazę takich obcych sąd wydaje się księżyc czy nawet dno oceanów na Ziemi, to szeroki i głęboki, pełen naturalnych szczelin skalnych Valles Marineris, no też jawi się jako dobre miejsce dla zaawansowanej cywilizacji, która pragnie stworzyć sobie przyczółek na innej planecie. Ale nie tego chcą szukać Niemcy, nie tego chce szukać profesor Kajal. Wróćmy do projektu Wamex. Profesor wyjaśnił, że u apy na marsjańskim niebie monitorowane byłyby razem z innymi krótkimi, świetlnymi zjawiskami wyładowaniami atmosferycznymi, spalającymi się meteorami czy nawet układami chmur. Badacze. Szukając łapów na Marsie, mogliby wykorzystać doświadczenie zebrane podczas monitorowania rzadkich zjawisk atmosferycznych na Ziemi. A takowe mają miejsce na przykład w dolinie Hesdalen, powiedział Kajal. Przypomnę, że Hesdalen to dolina w Norwegii, nad którą od lat obserwowane są enigmatyczne zjawiska atmosferyczne, zwane światłami z Hesdalen które wykazują niekiedy bardzo oryginalne i nietypowe, jak na potencjalnie naturalne zjawiska zachowania w powietrzu. Te światła potrafią, na przykład, zawisnąć w miejscu, przyspieszyć, przybierają też, co ciekawe, różne kształty. Dodatkowo, czego dowiadujemy się z artykułu, w marcu 2024 roku wystrzelono mini satelitę Sonate 2, który posiada kamery automatycznie rejestrujące wyładowania świetlne. I jak tłumaczy doktor technologia ta w przyszłości mogłaby zostać wykorzystana właśnie do śledzenia UFO, pardon, ułapów. Zatem reasumując, kamera, która automatycznie będzie rejestrować dziwne zjawiska w marsjańskiej atmosferze, ma być częścią projektu WAMEX, a konkretnie częścią podprojektu o nazwie Mars Symphony. I nad nią właśnie pracuje profesor Kajal. Ma to być taki rój robotów, dronów operujących zarówno na poziomie gruntu, jak i w powietrzu, które będą wzajemnie ze sobą współpracowały. Co ciekawe, Uniwersytet w Wilsburgu, na którym pracuje profesor Kajel, również wspomina na swojej stronie internetowej, że w przygotowaniu jest kamera mająca rejestrować marsjańskie UFO. Dodaje się też, że będzie to pierwszy przypadek w dziejach Niemiec, kiedy badania nad ułapami będą finansowane z funduszy federalnych. Szkoda tylko, że będą to badania nad ułapami pochodzącymi z Marsa. Dodatkowo w poszukiwaniach marsjańskich UFO pomagać ma sztuczna inteligencja. Czytamy. W przyszłości zaś może nawet powstać kamera specjalnego typu, dedykowana, przeznaczona stricte do monitorowania ułapów, właśnie. Oczywiście, kiedy mowa o tym, czym te obiekty mogą być i na Marsie, i na Ziemi, to profesor Kajal nabiera nam wody w usta i mówi, że wcale nie chodzi mu o poszukiwanie pozaziemskiej inteligencji czy zielonych ludzików, a detekcję nieznanego zjawiska, pewnej anomalii, która wciąż umyka poznaniu. Kajal dodaje, szanse na wykrycie tych obiektów są małe, ale ich znalezienie na Marsie byłoby sensacją i dostarczyłoby nam danych, które mogłyby. Wyjaśnić istnienie łapów w warunkach ziemskich. Oczywiście profesor Kajal nie wierzy w hipotezę, która mówi, że te obiekty mogłaby zbudować jakaś, nie wiem, kryptomarsjańska cywilizacja czy jakaś obca inteligencja, która zagnieździła się na czerwonej planecie. On przypomina, że powierzchnia Marsa jest nieprzyjazna dla kompleksowych organizmów, zaś śladów dawnych cywilizacji na czerwonej planecie nie stwierdzono. Cóż, drodzy Państwo, niby Niemcy chcą szukać, niby to takie jakieś rzadkie zjawisko, niby szanse małe, ale jednak. Pomyślcie, co by było, gdyby nagle oficjalnie się okazało, że Niemcom się udało zarejestrować UAPy na Marsie. Co by to oznaczało? No, najbardziej niesamowitym scenariuszem byłoby wykrycie obiektów zachowujących się jak te tak zwane tiktaki, znane z filmów upublicznionych przez Pentagon. Gdyby okazało się, że uapy na marsie wykazują takie niezwykłe zdolności charakterystyczne dla obiektów sztucznych, no to chyba nie muszę mówić, co by to oznaczało. Skoro więc ułapy byłyby na marsie i na ziemi, to może inteligencja, która za nimi stoi, infiltruje albo jest obecna nie tylko na błękitnej planecie. To by mogło oznaczać, że obcy przelatują na ziemię z innych miejsc, a ich potencjalnych siedzib, należy szukać w naszym kosmicznym sąsiedztwie. Kiedy jednak pogrzebiemy sobie trochę w historii i ufologii i astronomii, to zauważymy coś niezwykle ciekawego. Otóż UAP były już widywane na ciałach niebieskich w pobliżu Ziemi. Ba, widzieli je nawet astronauci i i nic z tym nie zrobiono, nikogo to jakoś szczególnie nie interesowało. Mówię tu konkretnie o Księżycu, gdzie często obserwowane są zjawiska o nazwie TLP, czyli rozbłyski świetlne obserwowane na powierzchni srebrnego globu w zasadzie od wieków i też od bardzo dawna stanowiące zagadkę dla świata nauki. Dodam tylko, że TLP to jest skrótowiec od angielskiego terminu oznaczającego krótkotrwałe zjawiska księżycowe. Mówi się, że one pojawiają się nawet kilka razy w tygodniu. Innymi słowy, są to takie uapy na powierzchni Księżyca, notowane od kilkuset lat z wysoką częstotliwością. No i co w związku z tym? No nic. Nie pomógł w zgłębianiu tych tajemnic fakt, że TLP były obserwowane przez załogi astronautów z programu Apollo. Załoga Apollo 11, co warto przypomnieć, otrzymała nawet z Houston taki przekaz, prośbę, że jeśli astronauci znajdą czas, to mogą przyjrzeć się dziwnym rozbłyskom, zjawiskom odnotowywanym w rejonie krateru Aristarchus. Dodatkowo, Neil Armstrong raportował, że widział jakieś dziwne światła, dziwne świecenie w pobliżu jednego z innych kraterów. Dla astronomów TLP są zjawiskami o charakterze geologicznym. To jest coś być może związane z Regolitem, i tak dalej, może to są jakieś nieznane zjawiska geofizyczne. Kiedy jednak spojrzymy na relacje astronomów, także którzy te zjawiska odnotowywali, to TLP nie ograniczają się jedynie do jakichś tam rozbłysków czy świecenia na powierzchni Księżyca. Niekiedy te lunarne uapy to tak jakby materialne obiekty rzucające cień. Porównuje się je do wzgórz, do wybrzuszeń. Niekiedy są to twory trudne do opisania, acz doskonale widoczne. Mówię o tym, żeby pokazać pewną rzecz. no Spójrzcie, astronomowie widują TLP, również takie przypominające obiekty, nie tylko jakieś tam zorze czy światełka. I nie budzi to wcale wielkich emocji. Nie budzi wielkich emocji to, że obserwacje u od dekad zgłaszają piloci. Nie budzi ekscytacji w środowisku naukowym to, że mieliśmy przez kilkadziesiąt lat do czynienia z anomalnymi doniesieniami na temat dziwnych obiektów. Zatem. Moje pytanie brzmi czy w przypadku powodzenia misji profesora Kajala i odnalezienia ułapów na Marsie, wykrycia ułapów na Marsie, coś się w kwestii podejścia do tego problemu w ogóle zmieni? On się stanie na pewno dużo bardziej niewygodny, on się stanie na pewno dużo bardziej tajemniczy, ale czy pójdą za tym jakieś dodatkowe wnioski, szczerze mówiąc, wątpię. Wróćmy jednak na chwilę do TLP, do tych krótkotrwałych. Zjawisk księżycowych. Otóż najciekawsze jest to, że w badania i monitoring tego fenomenu zaangażowany był nie kto inny, jak właśnie wspomniany profesor Kajal. Ten sam, który mówi o kamerze do śledzenia marsjańskich UFO. W 2019 roku na portalu Urantia wspominano o zbudowanym przez Kajala teleskopie księżycowym, który miał służyć do śledzenia TLP. Zatem ten niemiecki uczony wyrasta nam na może skromnego, może nie pragnącego być w centrum uwagi, stroniącego od kontrowersji, ale jednak aktywnego badacza, anomalii. Jeżeli mowa o dziwnych zjawiskach na Marsie, łączonych w jakiś sposób z inną inteligencją albo z UFO, to dużo powiedzieliśmy na ten temat w audycji. Razem z Markiem Żelkowskim przypominam, że ona jest w powiązanych. Mówiliśmy o wspomnianej twarzy z Cydonii, takim monolicie, który przez dekady uchodził w niektórych kręgach za pomnik stworzony przez marsjańską cywilizację, wspominaliśmy też o innych anomaliach sfotografowanych na czerwonej planecie, które przywodziły na myśl pozostałości archeologiczne, a często nawet jakieś tam ślady czy szczątki, którymi powinna zainteresować się pozaziemska paleontologia. Nie wiem, czy taka dziedzina istnieje. Chyba nie. Tego typu znaleziska zawsze bardzo, że tak powiem, rozbudzały, rozpalały wyobraźnię, stały się szczególnie popularnym tematem w internecie, cieszą się tą popularnością od wielu lat na różnego rodzaju dedykowanych forach, portalach, tagach. Ludzie analizują zdjęcia z Marsa, doszukują się tam nieznanych rzeczy, wierząc w to, że Mars może kryć właśnie klucz do zrozumienia prawdziwej historii ludzkości. I jeżeli wejdziemy w tę sferę głębiej, związaną z anomalnymi obiektami czy artefaktami na Marsie, natrafimy na różne hipotezy. Na różne hipotezy i na różne znaleziska. Przykładowo istnieje struktura, która nazywana jest marsjańskim ziguratem. I rzeczywiście, pod odpowiednim kątem, przypomina ona tego typu starożytną budowlę. Natomiast jedną z najbardziej niesamowitych, chyba krzykliwych i sensacyjnych opracowań które nosiło cechy publikacji naukowej, ukazało się na portalu ResearchGate. Przypisane było do pisma Journal of Astrophysics and Aerospace Technology, a jego autorami byli Rowan Gabriel Joseph i Rudolf Child, reprezentujący kolejno Astrobiology Research Center i Wydział Astrofizyki Uniwersytetu Cambridge. Wspomniani panowie Joseph i Child w opublikowanym w 2023 roku artykule stwierdzili, że na zdjęciach z Marsa znaleźli UFO, ale nie całe, tylko rozbite. Konkretnie UFO i szczątki humanoidalnej istoty. Chodziło o bardzo konkretną lokalizację w rejonie Parum Hills, na którą natknął się łazik Curiosity. Pozwólcie, że zacytuję fragment publikacji wspomnianych autorów, który wyjaśni, co tam w zasadzie znaleziono i czym było to marsjańskie Roswell. Cytuję: na przestrzeni mniej niż 200 metrów od siebie w solach 721, 725, 728, 729 Curiosity sfotografował coś, co wygląda na częściowo pogrzebane szczątki humanoida, kół i wraku pozaziemskiego pojazdu rozbitego w kraterze Gale. Nasa potem odwróciła łazik i wróciła do miejsca, gdzie sfotografowano rzekome kości, odkrywając kolejne okazy. Autorzy dodają, że być może mamy tutaj do czynienia ze skamieniałym fragmentem pozaziemskiej maszyny, prawdopodobnie rozbitej, są też jakieś szczątki, prawdopodobnie mniejsze od człowieka i to dużo mniejsze. Oczywiście, jeżeli śledzicie doniesienia w internecie, analizujecie anomalie na zdjęciach z Marsa i Księżyca, to znacie rozmiar i rozmach tego tematu tematu pod tytułem Anomalne artefakty czy szczątki na Marsie. Tutaj zdecydowałem się wymienić to marsjańskie rozwój, bo ono nie było do końca eksplorowane, nie było nagłośnione, a sprawa jest naprawdę ciekawa. Trzeba tutaj dodatkowo pamiętać o pewnej teorii konspiracyjnej, która mówi, że NASA i inne ośrodki. Cenzurują, wymazują niewygodne rzeczy sfotografowane na czerwonej planecie albo na Księżycu, ale też w innych miejscach. To ma wszystko przechodzić przez bardzo gęste sito cenzury. Do czego jednak zmierzam? Otóż profesor Kajal traktuje istnienie ułapów na Marsie jako potencjalny problem badawczy. Jeżeli tam są, to spróbujemy je znaleźć, sugeruje. Ale są też uczeni, zauważcie, którzy wierzą w coś dużo bardziej fantastycznego: że na Marsie są szczątki potencjalnych pozaziemskich maszyn, także istot, i są widoczne na powierzchni, na zdjęciach wykonanych przez Łaziki. Zobaczcie, jak w niektórych sferach zmieniła nam się bardzo narracja dotycząca poszukiwania śladów obcych. Mówię tutaj konkretnie o sferze związanej z astronomią, z astrobiologią. Kilka lat temu takie dyskusje nie wchodziły w ogóle w grę. Byłyby czymś traktowanym raczej jako materiał dobry dla szurskich for, a dzisiaj są witane z coraz większą otwartością przez coraz poważniejszych naukowców. UFO-historie nie byłyby sobą, gdybym nie wskazał na rodzące się pytania związane z obecnością na Marsie albo potencjalnych łapów, albo nawet szczątków istot ludzkich. Skoro na Czerwonej Planecie Znajdują się jakieś pozostałości przypominające katastrofę UFO. To czy należą do istot, które tam się rozbiły, tak jak na Ziemi rozbili się rzekomi Ufici z Roswell, a może jednak mamy do czynienia z przedstawicielami antycznej, rodzimej dla Marsa cywilizacji, i te szczątki zostały po latach wyniesione na powierzchnię? Może spotkało ich tam coś bardzo złego? Dodatkowo zastanówmy się jeszcze nad jedną rzeczą. Jeżeli profesor zdoła udowodnić istnienie ułapów na Marsie, i to takich ułapów, których pochodzenia nie będzie się dało wyjaśnić zjawiskami naturalnymi, to czy będzie to oznaczać, że Marsa tak jak Ziemię odwiedzają goście z kosmosu? A może to będzie świadczyło o istnieniu kryptomarsjan, reliktowej cywilizacji na wysokim stopniu zaawansowania, której no, na co dzień nie widać, która skrywa się gdzieś w jamach i grotach? Być może gdzieś w okolicach Wales Marineris. Pomimo pytań bez odpowiedzi powinniśmy chyba zacząć się jednak cieszyć, że tak wielu naukowców podejmuje dzisiaj tematy o publicznej dyskusji, nad którymi jeszcze, nie wiem, 3-5 lat temu absolutnie nie myśleliśmy. Oczywiście należy zaznaczyć, że do realizacji misji Vamex, w ramach której mają być śledzone marsjańskie ułapy, jest jeszcze daleka droga. Niemieccy naukowcy dopiero w 2025 roku zamierzają przeprowadzić niezbędne testy i kalibracje na Ziemi, które będą wstępem dopiero do wyruszenia na czerwoną planetę. Czy te naziemne testy w jakiś sposób przyspieszą rozwój kamer monitorujących, rejestrujących ułapy, ale te ziemskie. Dobre pytanie. Piszcie i komentujcie. Sprawa istnienia UFO w przestrzeni kosmicznej, na Księżycu i na Marsie. Może mówić nam dużo o naturze tych obiektów. Ja tutaj akurat odnoszę się konkretnie do UFO w takim rozumieniu, w jakim ono się pojawia w naszym programie, czyli anomalne, niezidentyfikowane obiekty o potencjalnie sztucznym pochodzeniu. Pamiętajcie o opcjach wsparcia kanału. Przypominam też kolejny raz, już chyba trzeci, o naszej audycji o Tajemnicach Marsa, którą przygotowaliśmy z Markiem Żelkowskim i która jest do znalezienia w opisie. Tejże audycji przypominam o innych audycjach z archiwum Promujcie UFO Historię w kręgach ludzi zainteresowanych tematem. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku.